Już wkrótce na emeryturę przejdą czołowi polscy biskupi jak arcybiskup Jędraszewski, kardynał Nycz czy arcybiskup Gondecki. Do tego czekają nas odejścia biskupów powiązanych z tuszowaniem pedofilii wśród księży. Okazuje się, że Polska jest liderem, jeśli chodzi o liczbę spraw ukrywania pedofilii przez biskupów, które bada Watykan. Czy wraz z odejściem kluczowych biskupów nadchodzi dobra zmiana w polskim episkopacie? Już za chwilę porozmawiamy o tym w telewizji Idź Pod Prąd. Powiemy też o skandalu w diecezji kaliskiej, która złożyła apelację, by nie płacić odszkodowania ofierze księdza pedofila. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest środa, 29 dzień czerwca, a naszymi gośćmi są redaktor Szymon Bieg za Onet Wiadomości. Witam serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Mariusz Milewski, prezes Fundacji Opowiemy Wszystkim. Witam również. Dzień dobry. Redaktor Cezary Kłosowicz, szef Wiadomości Idź Pod Prąd. Dzień dobry państwu. Czekamy na państwa udział w programie, na wasze pytania i komentarze, a my zaczniemy od artykułu Szymona Biegzy, który wczoraj ujawił się na portalu Onet. Nadchodzi trzęsienie ziemi w episkopacie, odejdą czołowi biskupi. Mowa m.in. o Marku Jędraszewskim, Kazimierzu Nyczu i Stanisławie Gondeckim, którzy zbliżają się do ukończenia 75. roku życia, czyli do wieku emerytalnego. I pytanie, czy rzeczywiście, tak jak czytamy w artykule, stoimy na progu najpoważniejszej od dekad zmiany w polskim kościele? Szymon Piegza. Ja jestem pewien na pewno i może od tego rozpocznę, że stoimy w obliczu największego kryzysu tej instytucji katolickiej, kościelnej w Polsce. Zresztą nie tylko w Polsce, bo jak popatrzymy na to, co się dzieje na Zachodzie, na przykład Stany Zjednoczone czy Australia, później ten problem przeszedł też do Europy, oczywiście Irlandia, Niemcy. Generalnie wszędzie dzieje się tak samo, to znaczy mamy do czynienia z wielkim kryzysem spowodowanym głównie, czy wywołanym głównie przez skandale natury obyczajowej. Tutaj głównie mam na myśli oczywiście wykorzystywanie seksualne nieletnich. No i to też widać, ale to też próbowałem jakby wykazać w moim artykule ostatnim, że ten problem jest głównym albo jednym z głównych tutaj właśnie tak naprawdę powodów, dla którego Kościół w Polsce dzisiaj jest w wielkim kryzysie. W wielkim kryzysie nawet nie tylko wizerunkowym, ale po prostu instytucjonalnym, formalnościowym, i zastanawiam się w tym artykule właśnie dalej, czy jest plus, właśnie tak jak pani powiedziała, stoimy u progu zmian też zmiany pokoleniowej, ponieważ gro, czy ta czołówka polskich biskupów będzie za niedługo odchodziła na emerytury, więc pytanie, co dalej? Na to pytanie, co dalej, nawet sam do końca nie potrafię odpowiedzieć. Ja próbowałem za pośrednictwem moich rozmówców, takich jak ekspertów, myślę, w temacie, takich jak ksiądz profesor Kobyliński, który od lat przygląda się temu problemowi, czy chociażby publicysta, redaktor Tomasz Terlikowski. No tutaj panowie też są podzieleni. To jest jakby dla mnie też było ciekawe, że nawet eksperci w tym temacie są podzieleni. To znaczy, co czeka polski Kościół i czy w ogóle cokolwiek czeka. Wydaje się niestety, że konkluzja jest smutna, to znaczy oczywiście obecne pokolenie, które rządzi w episkopacie i nadaje ton dyskusji, nie ma absolutnie pomysłu, jak ten kryzys pogłębiający się rozwiązać. Mało tego, właśnie mam wrażenie, że właśnie przez tych ludzi coraz bardziej ten kryzys i w tą czarną dziurę, w tę przepaść się spadamy. Mowa tutaj głównie oczywiście o kierownictwie episkopatu, czyli arcybiskup Gondecki, Jędraszewski, ale z drugiej strony też, co jest może smutną puentą, nie widać właśnie zmiany pokoleniowej, czyli nie widać tego, kto by tę władzę czy ton mógł przejąć. Będziemy jeszcze za chwilę zastanawiać się, co dalej, kto mógłby ewentualnie zastąpić tych biskupów. Mariusz Milewski, czy według ciebie rzeczywiście nastąpi jakaś poważna zmiana, jeśli ci biskupi odejdą, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że jeszcze papież Franciszek musi przyjąć ich rezygnację?
Ja myślę i zgadzam się w 100% z panem redaktorem, że czeka nas, aż czeka Kościół katolicki w Polsce, zmiana pokoleniowa, bo ci dwaj biskupi, którzy kierują episkopatem, są bardzo kontrowersyjni, a w Polsce, patrząc na te skandale obyczajowe, oni stoją na straży takiej, że Kościół jako instytucja nie powinna odpowiadać, jak oni to mówią, za grzechy księży, i nadają temu ton. A siłą rzeczy arcybiskup Gądecki jest przewodniczącym episkopatu, więc biskupi różnych diecezji stosują się do jego wytycznych i taki ton idzie na cały kraj. Więc ja czekam, aż ci trzej biskupi przejdą na emeryturę, żeby w końcu w polskim kościele ktoś zaczął myśleć zdrowo, a nie kierować się jeszcze starymi zasadami, że wszystko, co złe w kościele, trzeba ukrywać pod dywan. Ksiądz profesor Andrzej Kobliński w rozmowie z Onetem mówi, że rzekoma zmiana pokoleniowa nie ma najmniejszego znaczenia. Nowi biskupi są produktem systemu, ponieważ mianują ich ci starsi, i mówi o zmianie całego systemu władzy kościelnej. Pytanie, myślę, że dzisiaj kluczowe, czy żeby uzdrowić polski episkopat, należy wymienić biskupów, tych czołowych, czy potrzeba czegoś więcej? Cezary Kłosowicz, ty patrzysz trochę z dalszej perspektywy na to, co się dzieje w kościele, bo nie jesteś katolikiem, jesteś protestantem. Myślę, że zmiana pokoleniowa będzie jak najbardziej w kościele, czy już zachodzi, ale nie wśród biskupów, tylko w całym kościele. Po prostu młode pokolenie przestaje chodzić do kościołów, do kościoła katolickiego, przestaje uczestniczyć w tym, co Kościół katolicki robi, czy to oburzona wystawnym życiem, czy hipokryzją biskupów lub księży, czy też tymi skandalami pedofilskimi, i szuka czegoś innego lub idzie w jakiś ateizm, agnostycyzm. I myślę, że tu żadna zmiana biskupa na parę lat młodszego tego nie odwróci. I te tam jakieś drobne ruchy, które episkopat próbuje robić, że tu tam mówi, że religia nie wystarczy w szkołach, tylko musi być też gdzieś w kościołach, czy w salach katechetycznych, już nie wiem gdzie konkretnie, ale to absolutnie nic nie przyniesie. A tu zmiana biskupów nic nie da, jeśli instytucja, która mieni się przedstawicielem Chrystusa na ziemi, głosi nauki i postępuje całkowicie sprzecznie z tym, co robił Chrystus. Więc jeśli oni by musieli wszyscy wrócić do tego, co do nauki faktycznie biblijnej, a tego zrobić nie chcą, niezależnie od tego, czy to jest arcybiskup, czy tam Głódź, czy biskup Skworc, czy jakiś teraz młodszy biskup Ryś, to w tej kwestii absolutnie się nie spodziewam żadnych ruchów, także tu myślę, że będzie tylko powolna właśnie ta zmiana pokoleniowa, jeśli chodzi o to młodsze pokolenie, które już nie będzie się zastanawiać, co rodzice powiedzą, że oni nie chodzą do kościoła, bo już ich rodzice przestają. Pokażmy teraz komentarz pastora Pawła Chojeckiego do tych nadchodzących zmian w polskim episkopacie i wracamy za chwilę. Nagrywam się dzisiaj wcześniej, ponieważ w czasie programu planuję być na ważnym spotkaniu polsko-ukraińskim. Szczegóły wam powiem jutro, jak Bóg da. A teraz do tematu głównego. Mamy dwie sprawy. Po pierwsze, zapowiadane zmiany w episkopacie. Czy to coś zmieni, że ci starzy, już skompromitowani biskupi odejdą? Ja stawiam tezę, że to niczego nie zmieni, ponieważ nie biskupi są główną zakałą Kościoła katolickiego, a raczej jego diabelska doktryna, przeciwna właśnie Biblii. Bo cała Biblia wskazuje na Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, że Jezus Chrystus umarł za twoje i moje grzechy, doskonale zapłacił na krzyżu Golgoty, zmartwychwstał i stuka do każdego serca, mówiąc: chcesz
iść do nieba? Chcesz, by twoje grzechy były przebaczone? Oto ja umarłem za ciebie. Chcę wejść do twojego serca i ciebie obmyć. Chcesz czy nie? To jest jasny przekaz Biblii, jasna Ewangelia o zbawieniu, którą głosił Jezus Chrystus i jego apostołowie. Kościół katolicki mówi, nie, to nie jest za darmo, no nie tak hop siup, nie każdy sobie może powiedzieć sam do Jezusa i już będzie zbawiony, nie. To zresztą organizacja, korporacja, nasi przedstawiciele, tylko przez księdza, jak się wyspowiadasz, tylko w opłatku możesz przyjąć Jezusa, no i to jeszcze, żebyś nie myślał, że się wyspowiadasz, pójdziesz, przyjmiesz Eucharystię i już jesteś zbawiony, nie, jeszcze całe życie musisz się starać, płacić, dobre uczynki, różne, a potem w czyśćcu też musisz nam płacić. No to jest fałszywa, diabelska nauka katolicka i właśnie ten diabelski smród zrodził to, co dzisiaj mamy, czyli biskupów i papieża Franciszka. Stąd zmiana tylko, wiecie, koloratek, zmiana sutan, wieszaków na sutanny niczego nie zmieni. Tyle w temacie. Trzeba zmienić system. Jak zmienić system? Przez przyjście do Jezusa Chrystusa i opuszczenie tej bezbożnej, cudzołożnej religii rzymskiej. I sprawa załatwiona. Tak zrobili Amerykanie, tak zrobili Holendrzy, Skandynawowie, Brytyjczycy i tak dalej. Także da się. Tak zrobili też w XVI wieku nasi pradziadowie. Stąd my musimy tylko powtórzyć, a najlepiej jeszcze wzmocnić ich sukces złotego wieku. Kluczowe pytanie, co dalej i kto będzie zastępował biskupów, którzy dzisiaj stoją na czele polskiego episkopatu, Szymon Biegza? Czy mógłbyś może też powiedzieć o takich swoich nadziejach, myślach na przyszłość, jeśli patrzysz na polski episkopat? To jest zawsze pytanie na zasadzie po prostu... Nie wiem przypadkiem, czy nie niedźwiedziej przysługi i pocałunku śmierci, mówiąc krótko. I takie też, bo ja też to pytanie oczywiście zadawałem moim rozmówcom, tym osobom, które uważam za ekspertów w tym temacie. I one też nie chciały mi wskazywać konkretnych nazwisk, bo no, ja już chyba wiem dlaczego właśnie, bo po prostu to jest w naszych ustach trochę no, taka niedźwiedzia przysługa. Ale ja mówiąc szczerze, mogę mówić tylko z własnego doświadczenia i tutaj akurat mam pewne niewielkie, może co prawda, ale pewne doświadczenie też w kontakcie z biskupami. Niewielkie mówię też dlatego, z tego powodu, że po prostu niewielu polskich biskupów, którym do tej pory próbowałem, czy proponowałem spotkania, rozmowy, wywiady do Onetu, generalnie 90% z nich odmówiło i nie skorzystało z tej propozycji. W mojej ocenie po prostu mając przed tym obawy, to znaczy obawy i lęki przed trudnymi pytaniami. Ale spotkał się ze mną akurat nowy biskup, koadjutor, biskup Adrian Galba z Katowic. I mówiąc szczerze, ta rozmowa już jest, czy była opublikowana 2 miesiące temu w Onecie. I mówiąc szczerze, ja byłem bardzo zaskoczony pozytywnie po tym spotkaniu. Tam kilka wątków dla mnie bardzo istotnych. Biskup Galbas generalnie to jest biskup, który przyszedł do Katowic, będzie zastępował arcybiskupa Skworca, który odchodzi w niesławie. Właśnie między innymi też po tym, jak ustaliliśmy i ujawniliśmy, że arcybiskup Skworc tuszował pedofilię w kościele. Więc przychodzi na stanowisko i sytuacji bardzo trudnej, ale mam wrażenie, że jednak jest zupełnie innym podejściem niż arcybiskup Skworc. Tutaj liczę na zmianę jakościową. Oczywiście dzisiaj nie mogę więcej powiedzieć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce, bo też myślę, że mówienie, czy wyciąganie wniosków tylko z tego, z pięknych słów i wypowiedzi, czy zapowiedzi biskupów, no to myślę, że już te czasy są za nami. I myślę, że każdy z nas, jak tutaj siedzimy, już tym pięknym, okrągłym słowem nie wierzy po prostu, ja również. Więc zobaczymy, jaka będzie praktyka. Słowo jedno, a czyny drugie. No, po czynach ich poznacie w końcu, cytując Pismo Święte. Ale tak z drugiej strony jedną
może rzecz mogę tylko tutaj też powiedzieć, albo może warto powiedzieć, bo wiem, że o tym będziemy za chwilę rozmawiać w kontekście diecezji kalińskiej, czyli odszkodowania finansowe, odszkodowania pieniężne dla pokrzywdzonych ofiar księży pedofilów. I tutaj arcybiskup Galbas też nie zaskoczył, ponieważ ja go oczywiście o to zapytałem, co o tym sądzi, i mam wrażenie, że dzisiaj to jest chyba jedyny polski biskup, który z otwartą przyłbicą twierdzi, że absolutnie takie odszkodowania pokrzywdzonym się należą. I co by państwo, o czym byśmy mówili, no to jest nowa jakość w polskim episkopacie, bo tak jak mówię, w mojej ocenie to jest chyba jedyny głos, który dzisiaj, czy w ostatnim czasie usłyszałem, głos jednak biskupa, za niedługo w przyszłym roku metropolity katowickiego, to jest jedna z większych metropolii w Polsce, głos, który będzie znaczący, mam nadzieję. No i oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, mam nadzieję, że jego zapowiedzi w praktyce się potwierdzą, no bo dziś nie możemy o tym powiedzieć nic. Ale to jest bardzo ważne i ja się zgadzam z tym, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli generalnie wymiana jednej koloratki na drugiej, czy sakry biskupiej, albo koloratki na sakrę, generalnie nic nie wniesie. Ale mam nadzieję, że pojawi się coraz więcej głosów i takich koncepcji, że jednak, no jednak trzeba sprawy, czy ten chociażby kryzys związany z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich, trzeba faktycznie zabrać się do uporządkowania tych spraw. A jednym z najważniejszych, zresztą też skądinąd warunków dobrej spowiedzi, jest przecież zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie w tym przypadku osobom pokrzywdzonym poprzez wypłacenie odszkodowań finansowych. Ja uważam, że to jest podstawa i cieszę się, że w końcu przynajmniej jeden, aczkolwiek jedna, jak wiemy, jaskółka wiosny nie czyni. Ale mam nadzieję, że za tym głosem pójdą też inni. Zobaczymy. Skoro mówimy o pokrzywdzonych, to chciałam zapytać ciebie, Mariusz, jak ty widzisz przyszłość polskiego episkopatu, bo ty niestety od środka poznałeś to, jak działa pedofilia wśród księży katolickich i też tuszowanie tych spraw. Co musi się stać, żeby rzeczywiście nastąpiła dobra zmiana w episkopacie? Powiem w ten sposób. Ja miałem duże nadzieje, jak na stanowisku biskupa toruńskiego. Biskup Suski odchodził na emeryturę, przychodził nowy biskup. Ja sam poprosiłem o spotkanie z biskupem Śmiglem. I to spotkanie było bardzo pozytywne. Ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony jego otwartością, jego w ogóle podejściem do tematu, ale później jakby moje nadzieje prysły, jak mój pełnomocnik wysłał do kurii dokument wzywający do wypłaty zadośćuczynienia, to biskup nagle zmienił podejście i dał pełnomocnictwo prawnikowi, który jest sławny w tym, żeby bronić interesu Kościoła, nawet popełniając różne dziwne rzeczy, za które był skazywany. I jakby to ta moja nadzieja prysła, więc biskupi mówią jedno, robią później drugie, bo to jest takie chronienie jakby nie przyzwoitości Kościoła, ale finansów Kościoła niestety. I myślę, że duże zmiany zajdą, jak one już zachodzą, tylko w polskim kościele potrzeba bardzo dużo czasu, jak wierni wezmą się za tych biskupów, którzy gdzieś tam siedzą w tych pałacach i nakazują. Myślę, że tu przyjdą duże zmiany. A to, że biskup mówi pięknie, to jeszcze niestety akurat w tym moim przypadku nie oznaczało, że podejdzie do sprawy tak po prostu po ludzku, niestety. Mówicie o finansach, o odszkodowaniach, że to może być taki konkret, też pokazanie, że rzeczywiście dzieją się te zmiany w polskim kościele. Jeśli chodzi o odszkodowania, mamy informację, że diecezja kalińska odwołała się od wyroku sądu, który przykazał jej wypłacić 300 tysięcy złotych odszkodowania dla ofiary księdza pedofila, już który nie jest duchownym, Arkadiusza H., dla Bartłomieja Pankowiaka. Na początku, przypomnijmy, miał być to 1 000 000 złotych dla jednego i dla drugiego
brata dla Bartka i Jakuba. Jakub jednak zrzekł się tego, czyli chodziło o 300 zł odszkodowania ostatecznie, ale kuria Kaliska jednak zdecydowała się na apelację. Czytamy w oświadczeniu: złożenie apelacji w żaden sposób nie podważa krzywdy wykorzystania seksualnego doświadczonej przez osoby małoletnie ze strony duchownego. Krzywda ta została jednoznacznie uznana i potępiona przez decyzję Sądu Kościelnego skazującego sprawcę na karę wydalenia ze stanu duchownego i diecezja podkreśla, że chce, by odszkodowanie zapłacił bezpośrednio sprawca. Jakie są wasze pierwsze myśli, wrażenia, kiedy dowiedzieliście się o tym, że kuria Kaliska składa apelację? Cezary Kłosowicz. Znaczy, spodziewałem się, że tak będzie, że nie zostanie to tak po prostu przyjęte, choć spodziewam się też, że wyrok zostanie podtrzymany, bo już jeden podobny wyrok był. Była sprawa duchownego z Towarzystwa Chrystusowego, Romana B., który gwałcił małoletnią dziewczynę. Została jej przyznane zadośćuczynienie w wysokości 1 000 000 zł i miesięczna renta. To Towarzystwo Chrystusowe to wpłaciło, ale skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego wniosło, natomiast została to oddalone i ten wyrok został podtrzymany, więc w tym przypadku powinno tak być, może nawet tym bardziej powinno myślisz, tak być. Że kuria o tym nie wiedziała, czy dlaczego zdecydowała się jednak na tą apelację według ciebie? Myślę, że kuria po pierwsze, no nigdy nie wiadomo, co się tam stanie i jakie tam są jeszcze układy z sądami, tego nie wiem. Po drugie, przeciąganie sprawy to zawsze może być jakieś zmęczenie. No, są ludzie, którzy rezygnowali czy rezygnują z tego, bo widzą, że to bardzo długo trwa. To jest ciężkie przeżycie, te wizyty w sądach, ścieranie się z przedstawicielami diecezji. Widzieliśmy, co ci ludzie też mówili o tych pokrzywdzonych, jakich rzeczy się domagali. To aż wstyd nawet powtarzać, ale no, oni nie mieli tego wstydu, żeby takie rzeczy robić. Także myślę, że mogą też na zmęczenie. Poza tym pewnie biskupi tak sobie kombinują, że jak jeden z nich w końcu przyzna, że tak ma być, no to wtedy się faktycznie posypie lawina, a tak kiedy się tak opierają, no to no, sąd tam coś mówi, ale oni dalej stoją na stanowisku, że nie ponoszą odpowiedzialności za to, co robią ich podwładni. Bartek Pankowiak pisze na czacie: tyle lat czekano na ukaranie pana H., a decyzja o jego usunięciu ze stanu kapłańskiego zapadła akurat w okresie pomiędzy wyrokiem a terminem złożenia apelacji. Przypadek? Nie sądzę. To rzeczywiście jest bardzo przykra sytuacja. Jest pokrzywdzony, który już od wielu lat no, walczy o sprawiedliwość, ale wciąż szuka się winnego. Szymon Piegza, jaka jest twoja relacja też myśli na temat kondycji duchownych, jeśli patrzymy na sprawę diecezji kalickiej i Bartka Pankowiaka? Ja się absolutnie zgadzam z tym, że faktycznie jest coś takiego jak w polskim episkopacie, jak omerta. Cały czas ona trwa, zresztą nieprzerwanie od dekad. Dzisiaj ta omerta polega właśnie na tym, że właśnie brakuje odważnych tych biskupów, którzy mogliby spokojnie, z pełnym, z czystym sumieniem powiedzieć: no panowie, tak, niestety zawaliliśmy i musimy płacić, bo to nawet nie jest kwestia tego, czy chcemy płacić, czy nie, bo oczywiście, że nie chcą płacić, bo tutaj kwestia wyłącznie się rozgrywa pieniądze i tutaj walka w przypadku arcybiskupa, znaczy biskupa Bryla i diecezji Kaliskiej, a w tle pana Hajdasza, to kwestia wyłącznie kuria dzisiaj walczy o pieniądze i oni wcale tego specjalnie nie ukrywają. No, wczytując się w to oświadczenie, które wydała kuria kilka dni temu i jakby tłumaczenie, dlaczego będą wnosić apelację, no, skoro uznają winę księdza pedofila, no to jakby dla mnie jest oczywiste, że po prostu walka jest tylko o to, żeby nie odpowiadała kuria jako podmiot prawny. Czyli głównie chodzi o to, żeby po prostu nie płacić pieniędzy. I tutaj
tak, no odpowiadając na pani pytanie, w zasadzie można by było powiedzieć i taką konkluzję sprowadzić do tego, o czym mówi, jakby do naszego punktu wyjścia, czyli do tego, o czym mówił ksiądz profesor Kobyliński do mnie kilka dni temu, na temat właśnie kondycji polskiego episkopatu i tego nowego, młodego pokolenia. Bo przypominam, że osoba, która stoi na czele diecezji kaliskiej, biskup Bryl, jest stosunkowo młodym biskupem. Nawet powiedziałbym, że jest w grupie tych najmłodszych biskupów. Jak się okazuje, postępuje absolutnie w ten sam sposób, jak biskupi kilkadziesiąt wręcz lat od niego starsi, czyli jak widać, żadnej zmiany pokoleniowej, mentalnościowej, żadnej zmiany w myśleniu nie ma. I tutaj wydaje się, że ksiądz profesor Kobyliński miał rację, że wymiana starych na nowych generalnie nic nie da, bo przecież też system jest tak skonstruowany kościelny, że tych nowych, młodych wybierają starzy, więc było łatwo się domyślić, że wybierają swoich następców, podobnie myślących jak oni zresztą, prawda? Czyli promują ten sam produkt i to samo myślenie. Niestety podobnych przypadków jest więcej. To też o tym trochę mówiliśmy. Mówiliśmy o tym też w innych wydaniach państwa programu. Podobna sytuacja przecież miała miejsce niedawno w diecezji bielsko-żywieckiej, gdzie też biskupem jest dość stosunkowo młody biskup Roman Pindel, który właśnie chciał w odpowiedzi na pozew ofiary księdza pedofila wnosił do sądu o to, żeby badać pokrzywdzonego, czy przypadkiem on nie jest gejem i czy przypadkiem, gdy był dzieckiem, ta pedofilia, czyli gwałcenie jego przez księdza, nie sprawiała mu przyjemności. No to proszę państwa, mamy do czynienia z rzeczami wręcz porażającymi. I to się dzieje i to jest na porządku dziennym i to się dzieje w głowach wielu polskich biskupów. Niestety patrząc w ten sposób i przez pryzmat tego, co oni mówią i robią, bo jakby my tutaj nie rozmawiamy o rzeczach abstrakcyjnych, tylko omawiamy rzeczy, które już miały miejsce. No, ostatnia, czy wczorajsze wydarzenie właśnie, apelacja diecezji kaliskiej. Te wszystkie wydarzenia wskazują na pewien stary model działania Kościoła katolickiego, nie tylko zresztą w Polsce, ale widać, że na świecie, na przykład w Stanach Zjednoczonych, to się już zmieniło. My w Polsce dalej jesteśmy na tym etapie, gdzie niestety, mówię to z wielką przykrością, ofiary księży pedofilów i generalnie ofiary, bo nie chodzi tylko o pedofilię, są traktowane w sposób arogancki, w sposób wręcz powiedziałbym poniżający. No tak, tak, niestety tak. Pytanie w takim razie, co powinniśmy zrobić, no patrząc na te bardzo przykre sytuacje, na poniżanie ofiar, które muszą już kilka razy przeżywać to samo, a nawet nie mogą doczekać się na to, powiedzmy, skromne odszkodowanie. Tu jednocześnie mamy bardzo ciekawe słowa papieża Franciszka, który mówi: proszę was o uległość Duchowi Świętemu i posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi w Jego Kościele. Zawsze idźcie z biskupem, on jest głową Kościoła. Pytanie w takim razie, co powinni zrobić katolicy, patrząc na przykład na to zachowanie diecezji kaliskiej? Mariusz Milewski. Przede wszystkim myślę, że powinien być jawny sprzeciw. Bo pisanie tego oświadczenia, jak ja to oświadczenie zobaczyłem i przeczytałem, to sobie mówię: Boże, no to trzeba być pozbawionym rozumu. Przecież Sąd Najwyższy określił, że artykuł 430 jak najbardziej trafnie został tutaj przypisany do tych czynów, że Kościół, mówmy sobie szczerze, księża są pracownikami Kościoła. A pracodawca odpowiada za swojego pracownika. I tutaj sąd jako pierwszy w Poznaniu poszedł tą drogą. Sąd Najwyższy orzekł, że słusznie. I tutaj jakby w oświadczeniu podawanie, że oni się odwołają tylko dlatego, że oni stoją na stanowisku, że powinien płacić ksiądz, a nie kuria, No jest żenujące. Jest żenujące i prowadzi do upodlenia ofiary, bo my musimy walczyć o zadośćuczynienie, które nam de facto, patrząc realnie, może aż dużo nie da, bo życie zostało stracone i to, co zostało nam wyrządzone, zostaje z nami do końca życia. Myślę, że
wierni diecezji kaliskiej powinni okazać sprzeciw, bo tylko to mogą zrobić. Biskup i tak nie zareaguje. Biskupi myślą, że są ponad wszystkim. I to podejście polskiego episkopatu widać nawet w stosunku do organów państwa. Pan Gondecki nie wydaje dokumentów do sądu, bo nie zasłania się jakąś tajemnicą. Psychologia. Przecież to powinno być karalne. W normalnym państwie biskup nie miałby nic do powiedzenia. Przecież tak było w Stanach Zjednoczonych. Prokurator wchodził do kurii, zabezpieczał dokumenty i później się okazywało, że tych ofiar jest bardzo dużo, bo Kościół dokumenty tworzy i w tych dokumentach wiele byśmy wyczytali. No ale niestety w Polsce myślę, że w dużej części da sprzeciw społeczeństwa tylko i wyłącznie. Także znów przychodzimy do tego wniosku, że jak bardzo ważna jest postawa jednostki i też nie zgadzanie się na to, co widzimy, na krzywdę niewinnych. Czy chcecie coś jeszcze dodać do tego wątku? Jeśli tylko, ja bardzo chętnie, jeśli tylko mogę, bo bardzo ważną rzecz powiedział Mariusz i absolutnie się z nim zgadzam, ale to też pokazuje, to znaczy po pierwsze zachowanie arcybiskupa Gondeckiego, o którym też pisałem w tym moim artykule wczorajszym, że faktycznie no, była taka sytuacja, gdzie arcybiskup Gondecki miał nakaz sądowy wydania akt księdza pedofila, bo toczyła się sprawa i on odmówił, odmawiał kilka razy i sędzia prowadząca sprawę wręcz wydała postanowienie o przeszukaniu kurii i pozyskaniu tych materiałów dowodowych, bo to był przecież dowód w sprawie, świadczący właśnie o tym, jak bardzo ksiądz pedofil, jak wielkie szkody ksiądz zrobił, ale też w jaki sposób został ochroniony przez parasol ochronny na niego nałożony przez kurię. Arcybiskup Gondecki do tej pory tych dokumentów nie wydał. Dzisiaj już tłumacząc, to jest kolejne tłumaczenie, że po prostu tych dokumentów nie ma. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, którą właśnie widzimy na podstawie wczorajszego oświadczenia kurii kaliskiej i o tym też właśnie powiedział Mariusz bardzo słusznie. Przecież są wyroki Sądu Najwyższego i tych wyroków nawet dokładnie jest dwa, nie jest tylko jeden precedensowy, ale jest już dwa, jest już więcej. Zachowanie kurii kaliskiej dzisiaj pokazuje, że kuria nie ma w głębokim poważaniu niezawisłe wyroki niezawisłych sądów. I to jest największy problem. Mało tego, oczywiście nie bardzo teraz wiadomo, albo jest jakaś instancja, żeby ich przymusić do tego, żeby te wyroki zostały szanowane czy respektowane. Dopiero w momencie, kiedy takie postanowienie wobec kurii kaliskiej zapadnie, a głęboko wierzę w to, że zapadnie, tylko będziemy musieli oczywiście czekać na kolejną instancję, to dopiero wtedy będzie wykonane. Praktyka pokazuje i wypowiedzi i oświadczenia biskupów, że za nic mają prawo, które działa w państwie. A sytuacja z kurią kaliską pokazuje również, że wcale nie dbają o dobre imię, o PR tak zwane, tylko pokazują, że nie chcą płacić ofierze, co jest oczywiście bardzo przykre. Ja wczoraj rozmawiałam z Bartkiem Pankowiakiem i powiedział, że nie mam zamiaru rezygnować z roszczeń i doprowadzę sprawę do końca. Wierzę tylko, że zdrowie mi na to pozwoli. W przeciwnym wypadku instytucja Kościoła będzie miała mnie na sumieniu, bo to jest warte podkreślenia, że nie mówimy tutaj o jakichś po prostu przedmiotach, tylko to są konkretni ludzie skrzywdzeni przez Kościół katolicki. Bardzo dziękuję wam za rozmowę. Był z nami redaktor Szymon Piegza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I Mariusz Milewski. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. A teraz wypowiedź pastora Pawła Chojeckiego i komentarz do apelacji kurii. Wracamy za chwilę. Drugi temat. No to haniebna sprawa gwałcenia dwóch synów organisty, czyli człowieka kościoła, przez innego człowieka kościoła, czyli księdza w sutannie. I tu kaliska katolicka kuria mówi, że on powinien sam za siebie płacić. Ja się zgadzam, gdyby ksiądz dokonał jakiegoś przestępstwa prywatnie, w cywilu, gdzieś niezależnie ze swoją tam, nie wykorzystując wpływu swojej instytucji, to tak, można by tak powiedzieć. Oczywiście instytucja powinna go wyrzucić, absolutnie nie kryć go, zgłosić przestępstwo do prokuratury, jeśli zostało popełnione i mają dowody na to, i tak dalej, i tak dalej. Ale
Tak jakby w wojsku oficer, wykorzystując mundur, wykorzystując swoją władzę wojskową, doprowadził do przestępstwa z jakiegoś żołnierza, to oczywiste, że on jest odpowiedzialny, ale i organizacja, która do tego dopuściła, albo jeszcze gorzej, jeśli to kryła. W tym przypadku braci Pankowiaków mamy te wszystkie elementy. To było w ramach działalności Kościoła, to był oficer Kościoła, można powiedzieć, w umundurowaniu i jako ksiądz tam przychodził do tej też katolickiej rodziny, a potem kuria go kryła, potem kuria go właśnie przenosiła z miejsca na miejsce, próbowała w jakiś sposób knuć i biskup już nieżyjący też to robił i tak dalej, i tak dalej. I teraz najważniejsze, to co ci ludzie robią, biskupi katolicy, nie ma niczego wspólnego z biblijnym chrześcijaństwem. To jest zachowanie niechrześcijańskie. Niech to wreszcie do katolików dotrze. Zobaczcie, 19 rozdział Ewangelii Łukasza, tam na bardzo taki zły, trochę skorumpowany człowiek, Zacheusz, nawraca się do Jezusa i oto jego nawrócenie. Mówi do Jezusa: Panie, oto połowę majątku mojego oddaję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. Jeśli kogoś skrzywdziłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. To jest chrześcijańska postawa. Jezus rzeczywiście to pochwalił. Czyli dobrowolne, spontaniczne zadośćuczynienie, a nie bujanie się po sądach. Po pierwsze, zobaczcie, najpierw mataczyli, kryli przestępcę z gwałciciela dzieci. Potem długi proces. Zamiast od razu, kiedy dowiedzieli się, wypłacić po dogadaniu się z ofiarami stosowną, dużą sumę, to oni się bujają po sądach, niszcząc dalej życie tym ludziom. Kiedy już sąd dał wyrok, był żądany milion, dwóch braci, jeden zrezygnował dobrowolnie, dali 300 tysięcy, to zobaczcie, tym katabasom dalej nie pasi i apelują. Z chrześcijaństwem, jak widzicie, nie ma to nic wspólnego. To jest pogańska, bezbożna religia. Jezus powiedział, jeśli ślepy prowadzi, a biskupi wasi są ślepi, drodzy katolicy, to i prowadzący, i ci, którzy za nim idą, obaj w dół wpadną. Polskie przysłowie mówi, ryba psuje się od głowy. Jeśli taką antychrześcijańską moralność mają przywódcy Kościoła katolickiego, to jakim wzorcem są dla Polaków? Jaka będzie Polska, która będzie szła za katolickimi biskupami? Tutaj pastor Paweł Chojecki poruszył ważną kwestię na koniec. Jaka będzie Polska, która będzie iść za takimi biskupami? I myślę, że możemy też chwilę zastanowić się nad tym, co dalej, jeśli chodzi o Polaków i o autorytety. No bo tak się przyjęło, że jest taki mit, że Polak to katolik, ale teraz nawet patrząc na te przypadki kar, które płyną z Watykanu dla polskich duchownych, no to Polska jest liderem tych spraw dotyczących tuszowania pedofilii wśród księży. No Polacy to widzą i jak myślisz, Czarek, jakie będzie to miało wpływ na polskie społeczeństwo, jeśli chodzi o te autorytety? Czy rzeczywiście będzie tak, że no Polacy no, przestaną po prostu słuchać się biskupów, przestaną chodzić do kościoła, czy jednak posłuchają się na przykład papieża Franciszka, który mówi, że trzeba iść zawsze za biskupem. Tak, tylko w kościele i tylko z biskupem. No myślę, że Polacy dawno, już od dawna nie słuchają biskupów czy księży, natomiast no jakoś ciągle są związani z tym kościołem, bo co się nie posłuchają, to się wyspowiadają ewentualnie. Tak to mniej więcej wygląda. Jednak może są porządni księża, to może do nich pójdą. A są też ci źli biskupi. Może są porządni księża, może są porządni biskupi. Nie znam porządnego biskupa osobiście. Możemy zrobić taki challenge. Możecie na porządnego biskupa możecie pisać. Możemy zobaczyć, jaki ma być biskup. To bardzo proste, bo to Biblia mówi jasno, jakie ma być cechy, jakie jest biskupa i czy którykolwiek z biskupów katolickich na świecie, już nie ograniczam do Polski, spełnia te wymagania. Biskup zaś ma być nienaganny. No i chyba wystarczy. To zależy, kto będzie oceniał tą nienagannę. Jeżeli by ktoś jeszcze ocenił, że tam któryś biskup jest nienaganny, to następny warunek, to jest pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony.
No to tu już chyba nie ma wątpliwości, że żaden z biskupów nie spełnia biblijnych wytycznych, no więc jakże ma być dobrze, jeśli się tak prostych rzeczy nie stosuje. Dalej jest, ma być jeszcze trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i tak dalej. No żaden biskup tego nie spełnia, no więc trudno powiedzieć, że znajdziemy dobrego biskupa, skoro oni już od samego początku sprzeciwiają się temu, czemu twierdzą, że służą, także to jest absolutnie niemożliwe. To tak jak tu jeden z gości mówił, są biskupi, którzy mogliby tam z czystym sumieniem coś powiedzieć. No ja nie wiem, czy są biskupi z czystym sumieniem, no wątpię w to. Samo to, że pokazuje też, jaki jest ten system, co mówił redaktor Piegza, że nawet nikt nie chce wymieniać nazwisk ewentualnych następców, bo to jest niedźwiedzia przysługa. No to jaki to jest system, jeżeli to jest niedźwiedzia przysługa, żeby tam podyskutować, kto mógłby być następcą biskupa? No to jest jakieś coś strasznego. Co Polacy z tym zrobią? Myślę, że, czy tak powiedziałbym, spodziewam się, że niewiele zrobią. Część po prostu będzie odchodzić i szukać sobie jakichś innych, albo w ogóle się przestanie zajmować jakąś duchowością czy religijnością, albo spróbuje innej. Myślę, że część sięgnie właśnie tu, gdzie przed chwilą cytowaliśmy, czyli do tego, jak faktycznie Kościół Chrystusa powinien wyglądać i co... I mam nadzieję, że dojdą przez to do tego, co sami powinni zrobić, żeby faktycznie być w Kościele Chrystusa, a nie w tym kościele, który się nazywa Kościołem, a w rzeczywistości no, to jest jakąś, nie wiem, grupą interesów mafijną. To, co pokazałeś, ten test na biskupa, no to jest jakiś konkret, to możecie sobie sami sprawdzić, jakie są biblijne wymagania na biskupa. Sprawdźcie swojego biskupa, czy spełnia. Swojego biskupa. Czy spełnia chociaż jedno, to już będzie niezłe. Jeśli nie macie Biblii, to chętnie Wam wyślemy darmowy egzemplarz Nowego Testamentu. Piszcie na adres kontakt@ispodprat.pl. No tutaj rzeczywiście, tak jak ja dzisiaj sobie myślałam o polskim episkopacie, no to wydaje się, że jest to taka grupa hierarchów, którym na niczym nie zależy, bo też nie za bardzo, niespecjalnie się przejmują tymi karami z Watykanu, no niespecjalnie nie, oni... przejmują się opinią społeczną. To w zasadzie tak sobie myślałam, no to co musi się stać, żeby coś nimi wstrząsnęło? Nie wiem, ale myślę, że oni są też w tej sytuacji, że no... Nawet jeśli widzą, że to idzie w słabą stronę, to wiedzą, że oni tam jeszcze swoje dożyją, tam 5 lat czy 10 i tam źle im nie będzie. Jakoś tam się może też patrzą na biskupów w innych krajach, gdzie ten proces odchodzenia od katolicyzmu wcześniej zaszedł, no i jakoś tam ci biskupi też źle nie mają, więc pewnie się tym tak bardzo nie przejmują. No, nawet jakby się przejęli, no to mówię, to, co wspomniał choćby jeden z naszych widzów pod tym tweetem zapowiadającym program. Cóż z tego, gdyby się coś zmieniło, skoro to tylko listki, kwiatki i końcówki gałązek, a zgniły korzeń i pień pozostanie ten sam. No złe drzewo nie będzie rodzić dobrych owoców i tu... Nawet gdyby ci biskupi jakieś zmiany wprowadzali, to będą tylko zmiany jakieś wizerunkowe, żeby ludzi tak nie odpychać albo jakiś może przyciągnąć, natomiast w środku nic się nie zmieni. To jest ciekawe, że też sami już katolicy, na przykład ksiądz profesor Kobliński mówi o tych zmianach systemowych, między innymi mówi też o zniesieniu celibatu, także no już katolicy po prostu sami to widzą, że nie wystarczą zmiany, nawet jakieś personalne, tylko że trzeba... Ale ciągle to jest zmienianie, no, nawet jak zniosą celibat, no to ciągle nie zmienią istoty tego, że w samym centrum katolicyzmu jest nauka antychrystusowa, a nie chrystusowa. Przecież i jeszcze się Kościół mieni chrystusową. Mieni się, to jest no to jest Kościół chrześcijański dla wielu Polaków. Coś strasznym, kiedy Kościół katolicki potępia wprost w swoich tam soborach i naukach sedno
nauki Chrystusa, czyli to, że Jezus umierając na krzyżu dał nam zbawienie za darmo, bez tradycji, bez sakramentów, bez spowiedzi u księdza i tak dalej. I że każdy to osobiście może przyjąć. A Kościół katolicki no, wprost to potępia i jeszcze próbuje powtarzać ofiarę Jezusa Chrystusa, która jest oczywiście niepowtarzalna i doskonała. No to jest całkowite odwrócenie jakieś diabelskie, no a mienią się. No więc jeśli no trzeba by wszystko wyrwać właśnie z tymi korzeniami i sadzić od nowa, czy wszczepiać się w zdrowy korzeń, no tu nie sądzę, że biskupi to zrobią. Natomiast każdy z katolików może to oczywiście taką decyzję podjąć. Ale a propos wyrywania i tworzenia czegoś nowego, to niedawno był w Polsce amerykański misjonarz polskiego pochodzenia, Joe Łosiak, również w naszym studio i on mówił o takich grupach, które właśnie powstają teraz w Polsce, że ludzie wychodzą z Kościoła katolickiego i sami zaczynają po prostu tworzyć wspólnoty, się spotykać. Także widać, że to też jest możliwe, że to nie jest też tak, że jeśli przestaniesz chodzić do Kościoła katolickiego, to nie wiem, tak jak mówił Jarosław Kaczyński, nagle stajesz się jakimś nihilistą, nie wiem, satanistą, że to wcale tak nie funkcjonuje, ale ja niedawno... Przeciwnie. Może funkcjonować. Mieliśmy w Lublinie polsko-ukraiński koncert chwały i ja akurat rozmawiałam z mieszkańcami Lublina, no szczególnie były to osoby starsze i uważały się za katolików, mówiły, że czytają na przykład Nowy Testament, uważają się za osoby wierzące i nie widzą problemu na przykład słuchać naszych piosenek, ale one uważają, że są w Kościele Jezusa Chrystusa, no i po prostu nie będą zmieniać swojej wiary, w której są od urodzenia. Co byś powiedział takim osobom? No to niech czytają dalej, to w końcu doczytają. No na przykład jak przeczytają, jak ma wyglądać biskup, to może to jest taki dość prosty, jasny fragment, który pokazuje, no, gdzie można zobaczyć sprzeczność wyraźnie. No, a jeśli doczytają do miejsca, gdzie jest przedstawiona dobra nowina i jak naprawdę wygląda zbawienie i porównają z tym, jak są nauczani w Kościele, czy jaka jest praktyka w Kościele katolickim, no to może wtedy zaskoczą. Także no, dobry to początek. No, wiemy, że wiele osób tak zaczynało, że no, próbowali w Kościele katolickim jakoś tu wierzyć prawdziwie, no ale po jakimś czasie widzieli, no, że to nie jest do pogodzenia i odchodzili albo do jakichś innych prawdziwych kościołów, czy zakładali swoje te kościoły lokalne i działają no, do teraz, jak widzicie. Miro Lapalainen pisze, w tej chwili w Kościele rzymskokatolickim przydałby się nowy Luter, nic innego. Ale na to nie ma w widoku. Czy zgadzasz się z tym, że nie ma widoku na nowego Martina Lutra? Myślę, że nie trzeba już teraz nowego Lutra, bo tu jest naprawdę jest tyle. Wtedy no, to był Kościół katolicki i tyle praktycznie w Europie. No, oczywiście w historii powstawały różne ruchy, które chciały się zbliżać do prawdziwej nauki. Powstawały też inne, które chciały się oddalać jeszcze bardziej niż Kościół katolicki, no, ale były skutecznie niszczone właśnie przez katolicyzm, choćby Jan Hus przed jeszcze Lutrem. No ale teraz to już tak nie jest. No teraz naprawdę jest wybór. Biblię już każdy może mieć naprawdę przy sobie 24 godziny na dobę. To już nawet nie tak jak za Lutra, że to była księga wielka i ciężka i było mimo druku no to tych egzemplarzy nie tak wiele. Można mieć we wszystkich językach, właśnie na przykład w telefonie. Są kościoły, do których można się udać. Jest naprawdę wiele możliwości, więc nie, myślę, że tu nie trzeba Lutra, to ludzie muszą się wziąć i jeśli będą chcieli, no to znajdą prawdę, czy ta prawda wręcz do nich przypuszczam, że do większości już przynajmniej zraz dotarła. To jest tylko kwestia decyzji, żeby za nią pójść. Widzimy, że na Ukrainie to się we wspaniały sposób udało i udaje robić. I tak samo może być w Polsce. Tutaj no, dużo mówimy dzisiaj o Kościele katolickim. Ale... Jeżeli zakładamy w Lublinie instytut
Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny, no to myślę, że tu już nie trzeba czekać na lutra, no po prostu. To się dzieje i to rzeczywiście jest coś optymistycznego, o czym mówimy. Miliony ukraińskich uchodźców w Polsce i to Ukraińcy, okazuje się, zmieniają naszą mentalność i sprawiają, że Polacy, dotąd raczej zamknięci na inne religie, no siłą rzeczy muszą być otwarci, skoro są otwarci na Ukraińców, którzy są różnych wyznań, to muszą może też tu jest być może tu jest Polakom na... trochę łatwiej, tak. Bo to jest z innego kraju, no to tak troszkę ale inaczej Polacy, niż jak Polak. Tak jak my no, ale współpracujemy jak już tak, z Ukraińcami. Ale jak już tak przejdą te bariery z Ukraińcami, tak. To może z Polakami też da radę. I tutaj też taka motywacja dla biblijnych chrześcijan w Polsce, żeby rzeczywiście wychodzić na ulicę, żeby się pokazywać. My tutaj od kilku tygodni w Lublinie co niedzielę czytamy Biblię o 12 na głównym placu i podchodzą do nas Ukraińcy i mówią, że o, w końcu są biblijni chrześcijanie, że my jesteśmy tutaj w Lublinie od kilku miesięcy, szukaliśmy kościoła chrześcijańskiego i nie widzieliśmy was, także rzeczywiście teraz jest czas, są wakacje, żeby jednak wychodzić, też motywacja dla naszych grup biblijnych, żeby wychodzić na ulicę, pokazywać rzeczywiście Polakom tą alternatywę, bo skoro mówimy no, o kryzysie w Kościele katolickim, no to skoro jest kryzys, to też jest potrzeba czegoś nowego, trzeba wskazać nowe autorytety, wskazać nadzieję i że jest ktoś, na kim można polegać, bo tutaj możemy właśnie zakończyć tym wątkiem, no to jeśli na niebie, nie na polskim episkopacie, nie na biskupach, to na kim ma człowiek polegać? Najlepiej nie na człowieku w ogóle, tylko właśnie na Bogu polegać, na Jezusie. Jego obietnice wszystkie się spełniają, jego obietnice są niezawodne. On działa i mówi, szukajcie, znajdziecie. Tak, ja do was tak pukam, jak otworzycie, to wejdę i będę z wami na zawsze. Także no i wiele innych jeszcze obietnic, które sobie możecie sami odnaleźć. Także tam bym tylko oparcia szukał, w żadnym człowieku, w żadnym nawet biskupie, pastorze, nie wiem, polityku i tak dalej, no to wszystko jest zawodne, a tu jest niezawodne. I to rzeczywiście może być taka klamra optymistyczna dla dzisiejszej rozmowy. Kiedy patrzymy, jak kompromitują się polscy biskupi, czekamy, no już katolicy czekają, aż oni odejdą, to jaką refleksję powinniśmy z tego wyciągnąć dla siebie. Też zachęcamy was do kontaktu. Piszcie do nas, piszcie również w komentarzach wasze wrażenia, myśli po programie. Ja tylko przypomnę, że mamy taki cel na każdy miesiąc, żeby było ponad 1000 wpłat na projekt telewizji Idź Pod Prąd. To nie jest tylko telewizja, to również też jest ten projekt edukacyjny, tak jak Czarek wcześniej wspomniał, powstaje Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie przy współpracy z Seminarium Biblijnym w Irpieniu na Ukrainie, także szczegóły naszych projektów znajdziecie na naszej stronie ispodprad.pl. Zachęcamy was do wsparcia, bo zostało już naprawdę niewiele godzin na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd i w tym momencie mamy 840 wpłat, także brakuje 160. Teraz krótki klip, dlaczego warto wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd. Wracamy za chwilę. A dlaczego warto wspierać telewizję Idź Pod Prąd? Dlatego, że głosi Słowo Boże, głosi prawdę i jest wsparciem dla naszego całego kraju, dla nas wszystkich Polaków i dla każdego z osobna. Jest to telewizja, której zależy. Zależy na informowaniu szczerym i ma szerokie spektrum informacji. Dziękuję bardzo. Bo mówi prawdę, bo głosi Ewangelię, bo chcę, żeby Polska była silnym i sprawiedliwym państwem. A dlaczego warto wspierać telewizję Idź Pod Prąd? Bo nie ma takiej drugiej. Niedawno w studio gościliśmy redaktor Hannę Shen z Tajwanu i rzeczywiście ona też, patrząc tutaj na to, co się dzieje poza studiem na nieruchomości, to powiedziała rzeczywiście, że to robi wrażenie i że ten czas jest
dobrze wykorzystane. Także bardzo dziękujemy za te słowa. To też nas motywuje do dalszej pracy. Myślimy nad nowymi programami, myślimy nad rozwojem. Możecie nas wesprzeć przez PayPal, DotPay, a także za pomocą blika. Szczegóły na stronie isportprat.pl/wsparcie. Jesteśmy również na Patronite. My się jeszcze dzisiaj widzimy o godzinie 18. No, wyjątkowa okazja. Będziecie mogli usłyszeć historię nawrócenia rektora Igora Jaremczuka, który był ateistą, służył również w armii, był w Afganistanie. Bardzo ciekawa historia. Myślę, że też czekamy na wasze wrażenia. Możecie również pisać komentarze po angielsku pod tym programem. Jeszcze teraz kartka z kalendarza Piotra Setkowicza i pomyśl dziś pastora Pawła Chojeckiego. A to był program Idź pod prąd na żywo. Dziękuję ci za udział, Cezary Kłosowicz. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia. Praktycznie mamy już lato, wakacje, gorąco, wysokie temperatury. W Polsce klimatyzacja jeszcze mało rozpowszechniona, więc szeroko otwarte okna w wielu polskich domach. Zachęcam Was do spaceru gdzieś po polskim osiedlu, czy takim trochę lepiej sytuowanym, domków jednorodzinnych, czy gdzieś pod blokami. Jestem pewien, że w ciągu nawet kilkunastominutowego spaceru natraficie na jakiś dialog małżeński, bądź może tam są związki nieformalne, gdzie, że tak powiem, pan do pani mówi, ty kobieto jedna, a pani mówi, ty husarzu jeden i tak dalej, i tak dalej. To wszystko słyszą dzieci, sąsiedzi i to niestety jest dość częsta polska rzeczywistość. Oczywiście też każdy z nas ma z tym problem, czyli z językiem, czyli z opanowaniem gniewu, o czym mówiłem wczoraj, i z werbalizowaniem tego, czyli z mówieniem. Tutaj pomocą jest informacja zawarta w Biblii. Otwórzcie sobie list Jakuba, 3 rozdział. I tam język przedstawiony jest jak ogień, który może podpalić cały las, czyli zniszczyć całe twoje życie. Jeśli będziesz tak mówił do swoich bliskich, to możesz zniszczyć swoje życie rodzinne, zniszczyć swoje dzieci. Tak mówi autor listu. Język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia. I tu ciekawostka. Sam będąc rozpalany przez piekło. Musisz się więc nauczyć panować nad swoim językiem. I w drugim wersecie jest o tym mowa. Jeśli kto potrafi zapanować nad swoim gniewem, zapanować nad swoim językiem, rzeczywiście osiągnął chrześcijańską dojrzałość. No, oczywiście dla niechrześcijan, próbujcie sami, a jak polegniecie, zawołajcie o pomoc do Jezusa Chrystusa. Dziewiątego czerwca 1939 roku złożyli przysięgę wojskową ochotnicy, którzy zgłosili się do przeprowadzania misji samobójczych na wypadek wybuchu wojny z Niemcami. Po wypowiedzeniu przez Hitlera układu o nieagresji 28 kwietnia 1939 roku ilustrowany kurier codzienny opublikował list otwarty Władysława Bożyczki, Edwarda Lutostańskiego i Leona Lutostańskiego, którzy zadeklarowali chęć wykonywania takich samobójczych ataków. Inspirowały ich wiadomości o żołnierzach japońskich, którzy podczas walk w Chinach ginęli atakując pozycje Chińczyków tak zwanymi torpedami Bangalore, czyli wymyślonymi przez Anglików ładunkami przeznaczonymi do niszczenia zasieków z drutu kolczastego. Dlatego nazwano tych ochotników żywymi torpedami. Po opublikowaniu tego listu zgłosiło się na żywe torpedy około 4700 ochotników, w tym ponad 150 kobiet. Wybrano z nich 330. Nasze dowództwo oficjalnie nie przewidywało przesyłania żołnierzy do misji samobójczej. Jednak marynarka wojenna planowała podobno
wykorzystać tych ochotników do pilotowania specjalnych torped. Wybrano 83. Powiadomiono, że kurs zacznie się 12 października. Z pozostałych sformowano dwa specjalne bataliony szturmowe. Jeden miał siedzibę w Sanoku i w pierwszych dniach września miał przeprowadzić akcję na niemiecką kolumnę samochodową pod Boguminem, ponosząc bardzo ciężkie straty. Drugi sformowano w Warszawie i w czasie jej obrony wykonał wiele niebezpiecznych akcji na tyłach Niemców. Podczas walk we wrześniu 1939 roku Niemcy liczyli się z możliwością samobójczych ataków, co powodowało, że działali ostrożniej. O to też chyba głównie chodziło naszemu dowództwu, gdy zdecydowano nagłośnić tę sprawę.